W tym filmie poćwiczymy sobie upraszczanie wyrażeń wykładniczych. Zrobimy sobie taki przykład. Powiedzmy, że mam wyrażenie w tej postaci. 10 razy 9 do potęgi t dzielone przez 2, dodać 2, to jest wszystko w wykładniku. I razy jeszcze 5 do potęgi 3 razy t. No więc takie skomplikowane dosyć wrażenie, można na pewno uprościć. No i jeżeli to się uda, to chciałbym je zapisać w takiej postaci, że to będzie jakaś liczba a. Raz jakaś liczba b do potęgi t. W takiej postaci bym chciał to mieć. No to spróbujmy wykorzystać różne własności funkcji wykładniczej, żeby to wyrażenie uprościć. Zacznijmy może od tego fragmentu. No bo tutaj mamy w wykładniku sumę dwóch, dwóch wyrażeń. No to skorzystamy z takiej własności, że jak mam no, w tym wypadku 9, tak? czyli mam 9 do potęgi. A dodać B, gdzie to są jakieś wyrażenia, no to wiemy, że to jest to samo co 9 do potęgi A razy 9 do potęgi B. Czyli mamy tę własność. No i korzystając z tej własności, możemy to wyrażenie zapisać w takiej postaci, że to jest 9 do potęgi T dzielone przez 2 razy 9 do potęgi drugiej. Czyli to się już troszkę uprościło. Napiszemy tutaj, że to się równa temu i tutaj mamy 10 razy to. Teraz. Popatrzmy na to wyrażenie, które tutaj mamy. Jak możemy to przekształcić? Tutaj możemy skorzystać z takiej własności, że jeżeli mam jakąś liczbę a do potęgi b razy c, czyli tutaj w wykładniku mam iloczyn, tym razem poprzednio była suma, no to wiemy, że to jest to samo co a do potęgi b i jeszcze do potęgi c. Czyli jak podnosimy wyrażenie potęgowe do potęgi, to te wykładniki się mnożą. Czyli zamiast tego mogę napisać razy 5 do potęgi trzeciej, zgodnie z tą regułą, którą tutaj przypomniałem, i to wszystko jeszcze do potęgi t. Czyli mam takie wyrażenie. No to tutaj już sporo się uprościło. Popatrzmy jeszcze, jak można by uprościć to wyrażenie 9 do potęgi t przez 2. Zajmijmy się tym teraz oddzielnie. No bo tutaj te pozostałe, ja mogę przepisać, mogę napisać, że to jest 10 razy, teraz zamiast tego, zamiast tego, no 9 do potęgi drugiej to jest po prostu 81, czyli razy 81. No i razy teraz to bym chciał tutaj wpisać, tylko chcę to przy okazji troszkę przekształcić. No i tutaj może na boku to zrobię, jak mam 9 do potęgi T przez 2 no to mogę napisać, że to jest 9 do potęgi 1 druga razy t. No i to jest to samo. No ale teraz mogę skorzystać z tej własności, którą tutaj mam linijkę wyżej. No bo tutaj znowu mam iloczyn dwóch wyrażeń w wykładniku. Mogę napisać, że to jest 9 do potęgi 1 druga i razy to wszystko do potęgi t. Korzystam znowu z tej samej własności. No a ile to jest 9 do potęgi 1 druga? 9 do potęgi 1 druga to jest pierwiastek z 9, pierwiastek kwadratowy z 9 do potęgi t, czyli to jest po prostu 3 do potęgi t. Czyli zamiast tego wyrażenia tutaj, ja mogę wpisać po prostu, że to jest 3 do potęgi t, zamiast tego co tutaj było. No i teraz jeszcze popatrzmy na to ostatnie tutaj, na ten ostatni czynnik. Tutaj również mogę uprościć, no bo 5 do potęgi trzeciej to mogę wykonać to potęgowanie. 5 do trzeciej to jest 5 razy 5 razy 5, czyli 25 razy 5 to jest 125 do potęgi t. Dobrze. No i tutaj widzimy, że dużo już się upraszcza. Popatrzmy na te dwie, te dwa czynniki. Mogę je po prostu pomnożyć i to będzie 810 razy. No i teraz co z tymi pozostałymi tutaj dwoma? Tutaj mam Iloczyn dwóch wyrażeń potęgowych, przy czym wykładnik jest taki sam. Więc mogę skorzystać z takiej własności, że jak mam a razy b, jakieś dwie liczby, do potęgi t, to to jest to samo co a do t razy b do t. To wiemy. No to mogę tutaj skorzystać z tego w odwrotną stronę. Tutaj to, co tutaj mam, to jest wyrażenie tego typu, które tutaj znajduje się po prawej stronie. Czyli mogę napisać korzystając z tego, że to będzie iloczyn. 3 razy 125 i to wszystko do potęgi t. Zgodnie z tą własnością, którą tutaj przypomniałem. No czyli teraz mogę ostatecznie tutaj to jeszcze troszkę uprościć. Będziemy mieli 810 razy, no i 3 razy 125 to jest 375. 375 do potęgi t. Czyli rzeczywiście udało mi się to zapisać w tej postaci, którą chciałem. A w tym wypadku jest równe 810, no a B jest równe 375, czyli udało mi się to wyraźnie uprościć i zapisać w takiej postaci, którą chciałem od samego początku otrzymać.